wyszukać. Dlatego już wiem kilka miesięcy temu, z księdzem Cisło, kiedy spotkaliśmy się, mówił, jest ta książka, bo cały czas trzeba ją czytać, ale też słuchać o tym. I dlatego zrodziła się idea płyty. Bardzo prosimy księdza Adriana Cisło o komentarz do tego. Dziękuję bardzo. Ja jak zwykle postaram się podziękować, bo mamy książkę, czy coś za rozumu, dzięki naszym dwóm arcybiskupom i wybitnemu biliście, Poznań, przewodniczący konferencji i wybitny profesor, dzisiaj już przeprosił jeszcze w Łodzi, arcybiskup Jędraszewski. I no, czekamy na jakiś wstęp wybitnego profesora, sekretarza konferencji biskupa. Ale to tutaj cierpliwość. To dzieło nie byłoby możliwe, gdyby nie życzliwość różnych instytucji. Oprócz konferencji Biskupatu Polski, która jest reprezentowana i cieszymy się niezmiernie, że możemy się cieszyć tym owocem pracy intelektualnej. Mamy Pocztę Polską, która zadeklarowała, aby przybliżyć każdemu z nas, bo wiemy, że poczta jest obecna prawie wszędzie, także panu prezesowi dziękujemy za otwarcie drzwi i promowanie bardzo cennej i szlachetnej idei. A wiemy też, że lubimy coś dla rozumu, ale też dla serca, także dziękujemy na ręce przedstawiciela pana dyrektora Wielkiego Polskiego Radia, które zadeklarowało, że chyba najpiękniejszy utwór wykonywany przez polskiego tenora, pana Lamperta, mówiąc o tęsknocie ludzkiej za Bogiem, będzie chyba dźwignął, który będzie pomagał tę płytę. Idea tego przedsięwzięcia jest taka, drodzy państwo, że artyści, którzy włączyli się w tworzenie tego projektu, zrezygnowali ze swoich honorarzy. Pod każdy projekt staraliśmy się poszukać takiego projektu, który odpowiadał treści przekazania. Składowo trzeci utwór, który polecam, te oliskie organy. Podpisaliśmy budowę kościołów, które będą jednocześnie szkołami. W ciągu tygodnia będzie to również służył edukacji, w ciągu niedzieli oddawanie czci Bogu. Szóste przykazanie. Mamy wspaniałego pastora, z którym się bardzo dobrze rozumiemy, nie tylko ze względu na naszą objętość, z Zambii. Niesamowicie uduchowiony człowiek, bardzo znany w Zambii. Przeznaczamy dochód z tego przykazania na ośrodki, które prowadzone są czy przez siostry nasze, chociażby w Wilmington, gdzie są dzieci chore na AIDS, które zapewniamy wyżywienie całoroczne, bądź też w Ameryce Południowej dzieci wykorzystywane seksualnie. One dzięki dochodowi z tej płyty będą miały zapewnione miejsce, gdzie będą mogły odrobić lekcje, gdzie ciepły posiłek, gdzie będą mogły się czuć bezpiecznie. I jeszcze jeden element, który wiąże się z naszym pobytem w Rzymie, to też muszę się przyznać do swoistego dotknięcia fizycznego, kiedy miałem przyjemność wręczyć Ojcu Świętemu pierwszy egzemplarz płyty dekalogu jako swoiste duchowe przesłanie z tego kraju, gdzie tak wspaniale przeżyliśmy światowe w młodzieży. Ojciec Święty udzielił błogosławieństwa na moje czoło, na szczęście. Wszystkim tym, którzy włączyli się w ten projekt, dziękuję bardzo za taką inicjatywę Kościoła w Polsce. I takie ciekawe było spostrzeżenie. Mówił, że róbcie to, bo to jest piękne przesłanie. Mnie osobiście nakazał modlić się, jeszcze już poszedł dalej, ale wrócił, musicie tylko nie zapomnieć. Także pamiętajmy, że jest to piękne przesłanie, które w Europie, która pyta dzisiaj, czy Europa banków, czy Europa wartości, może warto sobie odpowiedzieć, że ta Europa ma coś do zaoferowania. Pamiętamy tą mocną dyskusję, czy co Europa ma, może zaoferować w kontekście tych różnych dyskusji na temat tego, że nas zalewają inne systemy wartości. Moi drodzy państwo, mamy czym się pochwalić, mamy dekalog, mamy wielkie przesłanie. I może jako kraj, który tak ceni, tak niedawno wchodził w rzucę chrztu, warto, żeby pokazał Europie, że bez powrotu do korzeni, do jej dziedzictwa duchowego, niewiele się z tymi kątami zrobi, bo jeśli pójdzie w parze, to wszystko to będzie dobrze, a jeśli postawimy tylko na jedną nogę, to niestety dobrze to widzimy. Także dziękuję bardzo. Dziękuję.